Rozmasowała obolałe plecy, zamykając drzwi na klucz w łazience. Spojrzała na swoje odbicie. Posiniaczona twarz nie wyglądała zbyt zachęcająco, a nie chciała mówić chłopakowi o swoich problemach. Za niecałe 20 minut ma się z nim spotkać. Przykryła sine miejsca warstwą makijażu. Nie było tak źle, jak stwierdziła. Wystarczyło, że uśmiechnie się lekko i wygląda na szczęśliwą. Uczesała włosy, próbując ignorować ból. Zeszła po cichu na dół, uważając, by nikt jej nie usłyszał. W kuchni jedynie paliło się słabe światło. Jak wiedziała z doświadczenia, to ojciec pił w tej części domu. Na samą myśl dziewczynie zrobiło się słabo. Modliła się w duchu, by jej nie zauważył. Otworzyła drzwi i miała już wkładać kurtkę, gdy poczuła uścisk na szyi. Nie mogła wydobyć z siebie żadnego słowa. Stopniowo dostarczała do płuc coraz mniej powietrza. Nigdzie nie pójdziesz. Żebyś się nie zdziwił. Odpowiedziała ostro, lecz chwilę później poczuła uderzenie w okolice prawej skroni. Wokół niej było sporo potyczanego szkła. Wybiegła z domu wciąż oszołomiona. Biegła, ignorując kłucie w płucach. Wpadła na kogoś. Przepraszam. Wyjąkała cicho i miała odejść. Lecz ten człowiek położył jej dłoń na ramieniu. Coś sobie zrobiła? Spytał, odsuwając się, by ujrzeć jej twarz w pełnym świetle. Odgarnął jej włosy za uszy. Mimo protestów nastolatki. To nic takiego. Skłamała. Nie mówisz mi prawdy. Odrzekł spokojnie, przyglądając się rozcięciu na skroni, z którego spływało trochę krwi. Pokręcił głową z niedowierzeniem. Powiesz mi? Nie tutaj. Pójdziemy do mnie. Powoli skinęła głową na potwierdzenie. Przykryła ranę włosami i szła za nastolatkiem. Zaś obawy w jej głowie przerastały ją. Bała się o tym mówić nawet jemu. Ufała mu, ale nie chciała, by interweniował. Nie była pełnoletnia i nie miała innej rodziny w Alsgrove, więc zostałaby umieszczona w domu poprawczym. Tak wyglądała ingerencja policji w sprawy rodzinne. Pomyślała o czymś. Jeśli on by się zgodził... Więc... Zagadał. Jak to z tym było? Dziewczyna przymknęła oczy, ignorując szczypanie. Clary. Tym razem jego głos był bardziej stanowczy. To ojciec. Odpowiedziała, jedynie licząc, że zrozumie. Czy twoja matka nic z tym nie robi? Zaprzeczyła. Spojrzała na niego. Chłopak był wściekły. Westchnął. Jedyne, co mógł zrobić, to nie pozwolić, by wróciła do domu. Dlaczego nie powiedziałaś mi wcześniej? Bałam się. Jej głos drżał. Pozwoliła, by chłopak zaprowadził ją do sypialni i położył na łóżku. Po czym okrył ją kołdrą, gdyż miała dreszcze. Postaraj się zasnąć. Poprosił, po czym usiadł na brzegu łóżka. Muszę wracać do domu. Ojciec mnie zabije. Zostaniesz tu? Zgasił światło i zostawił tylko nocną lampkę. Leżała chwilę, a później zamknęła oczy. Pierwszy raz czuła się bezpiecznie. Wiedziała, że chłopak jej nie skrzywdzi. Kiedy usnęła, odszedł i sam położył się na fotelu. Gotów nie spać całą noc, jeśli będzie taka potrzeba. Obudziła się, a po jej bladej twarzy spływały łzy. Czemu nie śpisz? Spytał chłopak, po czym wytarł dłonie w ręcznik, który następnie rzucił w kąt pokoju. Miewasz czasami złe śny? Odpowiedziała powoli. Rodzina już nigdy nie zrobi ci krzywdy. Uśmiechnął się. Dziewczyna przeciągnęła się, zaś jej koszulka podwinęła się do góry, ukazując posiniaczony brzuch. Obiecuję ci to. Dodał szeptem. Czerwonowłosa uspokoiła się, wzbudzając radość u towarzysza. O to mu chodziło. Od kilku miesięcy
przeczuwał, że jest coś nie tak, ale nie usłyszał nic. Teraz wiedział i dał jej to, na co zasługuje. Nic nie podejrzewała, lecz gdy się dowie, zapewni wieczny sen, o którym zapewne marzy. Słuchaj, boję się jego reakcji, przyznała speszona. Wstydziła się mówić o ojcu w obecności przyjaciela. Nie nazwała też ojca ojcem. On, jemu, jego. Nigdy rodzic, tata, rodzina. Nie masz czego. Wracaj do spania, powiedział spokojnie. Posłusznie wróciła do łóżka i przykryła się kołdrą. Chłopak położył się obok niej i przytulił, by czuła się lepiej. Wsłuchiwał się w jej oddech, walcząc z uczuciem senności. Powie jej rano. Zaprowadzi ją tam i wyjaśni wszystko. Teraz odczuwał spokój. To cudowne uczucie, kiedy ich zabijał. Nie panował nad sobą. Wściekłość zawładnęła nim całkowicie, blokując trzeźwe myślenie. Dziewczyna pogrążyła się we śnie. Chłopak również usnął, wciąż jednak czujny, gdyby coś jeszcze miało zakłócić jej sen. Krzyk rozniósł się po całym domu, kiedy spojrzała na rodziców. Leżeli, a właściwie siedzieli przy stole, martwi. Ich twarze zabłysły w grymasie bólu. Nienawidziła ich, za to, co jej zrobili. Za to, jak krzywdzili ją całe życie. Ale patrząc na zwłoki, czuła, jak zawala jej się świat. Wyciągnęła telefon, by powiadomić policję, ale przypomniała sobie, że w tym mieście nie istnieje. Coś ty zrobił? Wyszeptała, siadając na ziemi. Oni już nigdy cię nie skrzywdzą. Odpowiedział cicho. Jak mogłeś? Chciałaś się od nich uwolnić. Sama mi o tym mówiłaś. Ale nie musiałeś ich od razu zabijać! Krzyknęła, a po jej twarzy zaczęły płynąć łzy. Clary. Zaczął łagodnie, chcąc ją przytulić. Jak ty to sobie wyobrażasz? Jestem od ciebie sporo młodsza! Objął ją ramieniem i zaczął głaskać po głowie, chcąc ją uspokoić. Zostaw mnie! Wychrypiała, czując uścisk na gardle. Pocałował ją w czubek głowy i skręcił kark. Ciche chrupnięcie kości i dziewczyna przestała protestować. Spoczywaj w pokoju. Wieczny spokój. Zasługujesz na to. Szepnął i pogłaskał ją po głowie. Ty ją zabiłeś? Usłyszał cichy głos, pełen satysfakcji. Nie. Nie kłam, ma skręcony kark. Młoda się powiesiła. Gdzie w takim razie jest sznur? Ukażesz go w inny sposób. Szepnęła demoniczna postać, unosząc się nad ciałem. Jesteś najgorszym, co ją w życiu spotkało. Zaraz po tobie mam rozumieć. To, co mogę jej dać, jest o niebo lepsze od tego, co ty możesz jej zaoferować. Niby co? Wieczne nękanie takiego jak ty. Odpowiedział, po czym zabrał ciało, udając policjanta. Za nim dumnie kroczyła nastolatka. Nie odczuwała już lęku przed owym gościem. Na jej twarzy malował się uśmiech, zaś jej oczy lśniły nienaturalną czerwienią. Dokąd mnie zabierasz? Donikąd. Ciebie już tu nie ma. Gdy się obudzisz, nie będziesz niczego pamiętać. Uśmiechnął się, patrząc na nią zimnym wzrokiem. Choć jego ton zdawał się być miły, to po wyrazie twarzy nie dałoby się czego poznać. O czym ty... Nie jesteś z tego świata. Nie jestem. Uśmiechnął się. Ty już też. Dodał tajemniczo. Zaś dziewczyna poczuła, jak stopniowo traci kontakt ze światem. Zanim zechcesz komuś pomóc, pomyśl, czy pod tym nie kryje się podstęp. Chłopak nie był zły.
nie potrafił jedynie zmienić życia koleżanki na lepsze. Nie pomyślał, że jego czyny mogą bardziej zaszkodzić. Zatrzymali się w lesie, w miejscu, gdzie postawione były krzyże. Czerwonowłosa spojrzała na nie, z dość obojętną miną. Co dziwne, reagowała inaczej. Po wyrazie jej twarzy dało się poznać, że zaistniała sytuacja jej nie interesuje. Chłopakowi było to nawet na rękę, gdyż nie musiał niczego wyjaśniać. Jakby kiedykolwiek wcześniej to robił. Czemu to są krzyże? Zapytała spokojnie. Ledwo słyszała samą siebie. W głowie jej huczało, zaś obraz przed oczami ulegał rozmazaniu. Na twarzy Alana pojawił się uśmiech. Dowiesz się, kiedy przyjdzie na to pora. I tak zapomnisz, że to powiedziałem. Więc? Twoi przyjaciele nie żyją. Niedługo będziemy władać tym miastem. Nie da się sprawować władzy nad tym miastem. Chcesz zwalczać zło złem, tak? Spytała, natomiast chłopak skinął głową. Zapadła ciemność, pomimo dość wczesnej pory dnia. Nic nie było widać przez dłuższy czas, a gdy ponownie słońce pojawiło się na niebie, chłopak był sam na leśnej polanie, która teraz wyglądała nieco inaczej. Nie każdy był w stanie to dostrzec, nie zwracając uwagi na mniej istotne rzeczy. Nie miałbyś szans. Wystarczy, że czasem przestaniesz ograniczać się do dostrzegania czegoś, co jest pewne. Zmiana perspektywy daje dużo. I chłopak pod tym względem był inny. Dostrzegał każdy szczegół. Zanim pojawił się duch nastolatki.